Cześć kochani, nagrywam ten wstęp chyba po raz 10, bo totalnie dzisiaj nie mogę znaleźć odpowiedniego kadru. Przychodzę dzisiaj do Was, pomimo tego, że mówię przez nos, jestem jeszcze trochę chora, wybaczcie mi to. Przychodzę do Was z filmikiem, w którym będę chciała Wam pokazać nowości, które w ostatnim czasie zagościły w mojej kosmetyczce pielęgnacyjnej i kolorówkowej, więc jeżeli jesteście ciekawi, to mam nadzieję, że w króciutkim filmiku uda mi się przedstawić te rzeczy. Także jeżeli jesteście ciekawe, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Więc tak, mam tutaj ze sobą reklamówkę z tymi wszystkimi rzeczami, które w ostatnim czasie udało mi się, że tak powiem, upolować. No i może zacznę od Rossmana. W Rossmanie zakupiłam sobie moje takie w sumie najbardziej ulubione wymiarowo płatki kosmetyczne. One są takie większe, więc to są płatki z Isany. One kosztowały chyba 2,99 z ich w opakowaniu 40 sztuk. No i ja ich używam do demakijażu oczu, do demakijażu twarzy. Jakoś zdecydowanie bardziej mi się sprawdzają właśnie takie duże płatki i wydaje mi się, że o wiele szybciej można wykonać tą czynność, więc dotychczas kupowałam w Lidlu, no a teraz upolowałam w Rossmanie. Także płatki kosmetyczne, temat numer jeden. Kolejna rzecz, którą kupiłam tym razem w Superfarmie, jest to Yves Austin Sensitia, krem nabliżający. Ja go kupiłam, ponieważ ogólnie poszukuję cały czas idealnego kremu nawilżającego. No i tak powiem Wam, szwendałam się trochę po tym Superfarmie, bo jakoś nastawiłam się, że tam chcę kupić ten krem nawilżający, żeby on był taki bardziej apteczny, ciężko mi to nazwać. Wybierałam między Yves Austinem, Biodermą, a Eucerinem i w końcu postawiłam na Yves Austin. Krem ten kosztował 13,99. Zobaczymy, jak on będzie, jeżeli chodzi o jego taką gęstość i konsystencję, ale wydaje mi się, że będę z niego zadowolona, także na pewno dam Wam znać. Kolejna rzecz to są patyczki. Patyczki, które są przeznaczone do tego, aby również korygować makijaż oraz żeby były pomocne przy demakijażu. I są to patyczki z Clinique. Ja te patyczki kupiłam też w zeszłym miesiącu, ale w tym miesiącu postanowiłam znowu się na nie skusić, dlatego że bardzo mi się podoba to, jak można nimi sobie poprawiać kreskę, na przykład tym właśnie ściętą częścią patyczka, także te patyczki. I te patyczki kupiłam w Rossmanie i one kosztowały 2,99. Kolejna rzecz, którą wyhaczyłam w Superfarmie, to również było coś, za czym się rozglądałam, ponieważ chciałam po prostu nowy produkt, którym będę mogła sobie robić peeling twarzy. I dlatego też rozglądałam się za paroma różnymi produktami, ale koniec końców postawiłam na produkt z Evre. Peeling do twarzy 3 w jednym, który ma dogłębnie oczyszczać, wygładzać oraz matowić skórę i przywracać zdrowy wygląd. Jest on z diamentowymi cząsteczkami, kompleksem enzymatycznym i białą glinką. Ten peeling kosztował 10 zł, więc mając 75 ml myślę, że mi starczy również na miesiąc. Jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie sprawował. Jeżeli będzie się sprawował, to myślę, że nie ma sensu przepłacać, a ja go kupiłam właśnie w jakiejś promocji, także myślę, że nawet jeżeli w pełnej cenie kosztuje trochę więcej, to i tak nie jest to na pewno jakaś wygórowana cena, jeżeli będzie się sprawdzał. Kolejna rzecz, którą kupiłam również w Superfarm, jest to krem arganowy na dzień i na noc do skóry bardzo suchej, podrażnionej z ziai. Ja już go kiedyś miałam, bardzo mi się dobrze sprawował, jakoś później mi całkowicie wyleciał z głowy, jeżeli chodzi o moich faworytów, takich ulubieńców. I ten krem ma 75 ml, ja go kupiłam za 8,99 i ten krem cechuje się tym, że jest bardzo bogaty, bardzo ładnie pachnie oprócz tego i naprawdę bardzo, ale to bardzo nawilża naszą skórę. I teraz tak, z góry powiem, tak, ja wiem, że on ma parafinę w składzie na drugim miejscu, ale z moją twarzą to nic nie robi, mi to w ogóle nie szkodzi, także ja jakoś nie mam szczególnej potrzeby, aby unikać parafiny w składzie krem. Kolejną rzeczą, którą wyhaczyłam w Superfarmie, jest lakier do włosów z Schwarzkopf Got To Be. Ja dotychczas używałam różowego, malinowego, jak możecie wiedzieć, na pewno jeżeli mnie oglądacie, a teraz postanowiłam skusić się na coś innego, ale również ze sprawdzonej firmy właśnie Schwarzkopf Got To Be. Dlatego też zdecydowałam się na kupienie tego zielonego, pięknego, pięknie wyglądającego designem lakieru do włosów. On się nazywa Mind Blowing. Jest lakierem szybko schnącym, nie pozostawiającym żadnej teoretycznie skorupy. Również udało mi się go kupić w przecenie za 13,99, więc jak za duży lakier ze Schwarzkopfa, myślę, że jest to bardzo dobra cena. Dobra, lecimy dalej po kolejne rzeczy. Tym razem produkt z Rossmana, jest to odżywka do włosów z Dove. Ja swego czasu bardzo dużo i często używałam właśnie produktów z Dove, jeżeli chodzi o włosy. Potem jakoś od nich odeszłam, przeszłam na Fructisa, przeszłam na Pantene Pro-V.
i jakoś zapomniałam całkowicie o tym, jak bardzo moje włosy lubiły się z DAF, dlatego postanowiłam zakupić sobie póki co odżywkę, ponieważ szampon niedawno kupiłam. Więc tym razem kupiłam odżywkę i ta odżywka jest intensywnie reperująca, regenerująca nasze włosy teoretycznie. Ja w każdym razie mam bardzo fajne, puszyste włosy, takie lekkie po tej odżywce, dlatego zdecydowałam się ją kupić. I zakupiłam ją w drogeriach Natura za 7,99. No i teraz przechodzimy już do kolorówki. Trochę też tego jest. Zacznę może od Maybelline Affiniton właśnie podkład. Kupiłam go w kolorze 14 Creamy Beige i jestem ciekawa, jak on mi się będzie po prostu sprawdzał, ponieważ chyba nigdy go nie miałam, bo zawsze mi się wydawało, że on jest zbyt wodnisty, ale stwierdziłam, że skoro trumacz też jest taki w miarę wodnisty i mi się fajnie sprawdza, się fajnie wprasowuje w skórę, to być może właśnie Affiniton też mi się sprawdzi, także zobaczymy, jak to będzie. Kolor udało mi się dobrać idealny, tak mi się wydaje, więc zobaczymy. Aha, i ten podkład z Maybelline Affiniton kosztował 16,89, także myślę, że bardzo dobra cena. No i jedyne rzeczy, które właśnie kupiłam w ramach tej promocji 1 plus 1 za grosz z L'Oreala. Z tego, co mi się kojarzy, to one standardowo w drogeriach kosztują około 30 zł, ale też nie chcę Was wprowadzać w błąd. Tak mi się wydaje, po prostu nie pamiętam dokładnie. A ja kupiłam go właśnie tak jakby w tej, powiedzmy, wyjściowej cenie 30 zł, tylko że kupiłam je dwa. Dokładnie zapłaciłam 31 zł. Ja to sobie po prostu dzielę zawsze wtedy na pół, czyli ile bym zapłaciła za każdą tą sztukę. I za każdą z tych sztuk bym zapłaciła 15 zł, tak? Już tam nie będziemy się rozdrabniać o tą złotówkę. 15 zł. Na internecie najtaniej, jak mi się udało kupić te korektory, to było 19,99. W związku z czym stwierdziłam, że jest to bardzo dobra cena i dlatego też właśnie zdecydowałam się je zakupić. I kupiłam je w kolorze 1 Ivory. Mam od razu dwa, jeden na zapas, także jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz z Rossmana jest to Vibo Fixing Powder, również na zapas. Już mam trzy opakowania na zapas, ale wolę kupować, słuchajcie, za każdym razem, jak jestem w Rossmanie, jeden na zapas, ponieważ ja mam takiego pecha, że jak bardzo coś lubię, to później nagle to znika, zostaje wycofane, zamienione na coś gorszego, w ogóle totalnie innego, więc ja wolę mieć zapas, tak w razie W. Więc Vibo Fixing Powder, mój najbardziej ulubiony produkt do matowienia buzi, do matowienia cery, do matowienia twarzy, do matowienia korektora pod oczami. Generalnie jest bardzo lekki, bardzo ładnie, naturalnie wygląda. Jeżeli się nawet ściera w okolicach nosa, gdzie najczęściej się nos po prostu wyciera i się dlatego ściera, to się ściera bardzo równomiernie, bardzo ładnie. Także no ja po prostu jestem nim oczarowana i wydaje mi się, że każdy go powinien mieć, ponieważ on jest tani i jest po prostu świetny. No i kosztuje 10,39, więc umówmy się, prawie jak za darmo. Kolejna rzecz z Rossmana jest to Vibo Diamond Illuminator i jest to, słuchajcie, rozświetlacz, jest to idealny zamiennik, moim zdaniem, Matte Luminizer od The Balm, ponieważ on jest tak samo szampański, jest moim zdaniem świetnie napigmentowany, więc jeżeli naprawdę nie chcecie wydawać kasy na Matte Luminizer od The Balm, to kupcie sobie Diamond Illuminator. Ja kiedyś go kupiłam, ale później właśnie używałam cały czas Mary Lou, więc generalnie dałam go ostatecznie mojej przyjaciółce, ale teraz postanowiłam do niego wrócić i znalazłam jeszcze dzisiaj jeden chyba Royal Shimmer, on się nazywał i on był jeszcze bardziej napigmentowany niż ten, ale stwierdziłam, że na co dzień zdecydowanie mi aż taki shimmer nie jest potrzebny, więc poprzestałam na tym właśnie Diamond Illuminator i on jest w kolorze numer żadnym, po prostu jest szampański i tyle. I ten Vibo Diamond Illuminator kosztuje 9,79. No i przechodzimy do rzeczy z natury i to będzie już tylko kilka rzeczy, w większości są to rzeczy do ust, ale nawinął się też jeden cień i to jest jeden wkład, taki beżowy cień do powiek w kolorze 145 Sandy Peach. Bardzo ładny kolor, powiem Wam. Bardzo ciężko jest zawsze znaleźć coś, co będzie ładnym beżem i ten jeden cień kosztuje 9,99. No i kolejna rzecz to jest rzecz z Catrice, jest to Camouflage Cream. Jest to tak naprawdę chyba najlepsza rzecz, jaka może być z Catrice, którą każdy powinien mieć. Jest to najlepszy kamuflaż, jaki może być moim zdaniem z takich drogeryjnych kosmetyków.
I ten kamuflaż kosztował 14,99 w kolorze 0,20 light beige i on na wszystkie niedoskonałości, słuchajcie, jest idealny. No i kolejna rzecz, również z Catrice udało mi się dorwać ten flamaster do brwi, Brow Definer on się nazywa. Tylko wiecie co, ja go mam w kolorze Flashy Brows 0,20. Mi się wydaje, że on jest jednak no za jasny troszeczkę dla mnie. Po prostu trochę inaczej on wyglądał mi w tej drogerii. W każdym bądź razie tutaj ta kreska taka brązowa to jest właśnie ten kolor. No szału nie ma generalnie, jeżeli chodzi o pigmentację. Zobaczymy, jak się będzie tym pracowało. Ja słyszałam o nim bardzo dużo pozytywnych opinii. Być może powinnam po prostu mieć ciemniejszy kolor, ale cieszę się, że udało mi się go dorwać, bo był to ostatni produkt i on był za 13,99. No i ostatnie rzeczy to są rzeczy do ust. Tak jak mówiłam, najwięcej tego jest. 4 rzeczy do ust. Są to 2 konturówki. Jedna konturówka jest z Catrice i jest to konturówka w kolorze 150 Vintage Rose i ona jest taka zimna, bym powiedziała. A druga to jest konturówka z Pierre René Lip Liner w kolorze 01. I ona też jest troszkę podobna do tej z Catrice, ale jednak jest troszeczkę jeszcze chłodniejsza. Mi bardzo zależało właśnie na takich kolorach, także jestem zadowolona. I te konturówki kosztowały w naturze 1,899 ta z Catrice, a ta z Pierre René 12,99. No i w końcu udało mi się dorwać 2 najbardziej pożądane przeze mnie odcienie pomadek matowych z Kobo, których że tak powiem, stworzycielem, stwórcą jest Daniel Sobieśniewski, wspaniały makijażysta. I udało mi się je właśnie wyhaczyć w kolorach, które chciałam, czyli jest to kolor Cranberry Meringue oraz Passiflora Tea. I ten kolor Passiflora Tea nie jest aż tak fajny jak ten Cranberry Meringue. On jest po prostu tak boski. Ja wam muszę to pokazać w jakichś makijażach, bo to są absolutnie te dwa kolory, moim zdaniem są kolory, które pasują do każdego człowieka, do każdej kobiety na tej ziemi. Każda kobieta powinna je mieć. No, wyglądają po prostu totalnie obłędnie na ustach. Tak, zdecydowanie. One mają cenę swoją 14,99 za jedną taką pomadkę, także bardzo fajna cena i bardzo fajnie kciuk do góry dla Daniela Sobieśniewskiego, że wymyślił taką formułę, coś świetnego. Także to by było na tyle, dziewczyny, jeżeli chodzi o mój filmik z nowościami. Mam nadzieję, że tego typu filmik przypadł wam do gustu. Ten filmik po prostu będzie takim zamiennikiem za ulubieńców, bo też pojawiło się tutaj troszeczkę produktów, które określiłam swoimi ulubieńcami i które kupiłam, ponieważ do nich regularnie wracam. Także koniecznie zostawcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki. Ja dziękuję wam dzisiaj bardzo za oglądanie, bardzo dziękuję wam za wyrozumiałość, że wysłuchaliście mnie do końca, pomimo tego, że mówię jeszcze przez nos. Życzcie mi szybkiego powrotu do zdrowia. Ja was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!